urzędników na pierwszej linii życia. Przemoc społeczeństwa, nieodpowiedzialność, policja rodza, berlińskim jonaszom. Ktoś mnie ochroni, zobaczyć muszę sam. Dwóch bezpośredników na pierwszej linii życia. Jeżdża i ja, i nie ma pośredników. Jestem ja i ten, z którym patrzymy sobie w oczy. A pięści jak psy, gotowe do skoku. Dwóch bezpośredników na pierwszej linii życia. Sam kształtuję swą odpowiedzialność, moje poglądy, nie wiem podpowiedzi. Wszyscy pośrednicy, odpierdolcie się ode mnie. Bez pośredników na pierwszej linii życia. Realizuję, że pospędzę się z burzeń. Patrząc, zeć, gramy tym ulicę.
patrzy tylko w jedną stronę, w stronę złą, bo strata dobra będzie trzymać karabin, a włączony telewizor będzie dawał nadzieję, chociaż w Sejmie i w Senacie każdą stracili. W gazetach później doskonale to opisną, bo ty właśnie po to jesteś, by ci ciągle obciągały. Pamiętaj, po co żyjesz i gdzie się urodziłeś, gdy zaciśnięte dłonie starczą za to karabinów. Masz zaciśnięte dłonie, zdeterminowany mózg, uderzaj tym najszybciej, nie daj im szans obrony. Masz zaciśnięte dłonie, zdeterminowany mózg, uderzaj tym najszybciej, nie daj im szans obrony. Tylko w jedną stronę, w stronę złą, bo strona dobra będzie trzymać karabin, a włączony telewizor będzie dawał nadzieję, chociaż w Sejmie i w Senacie prawdę stracili. W gazetach później doskonale to opiszą, bo ty właśnie po to jesteś, by ci ciągle obciągały. Pamiętaj, po co żyjesz i gdzie się urodziłeś, czy zaciśnięte dłonie starczą za to karabinu. Masz zaciśnięte dłonie, zdeterminowany mózg, uderzaj tym najszybciej, nie daj im szans obrony. Masz zaciśnięte dłonie, zdeterminowany mózg, uderzaj tym najszybciej, nie daj im szans obrony. Będzie!
się chronić za wasze kolectwa! Ostatnie lata to anomalia. Człowiek niszczy przyrodę.
nie będziesz rabował ziemi ani niszczył życia na niej. Musimy stworzyć nowy kościół, w którym cała ziemia jest wielką świątynią. W tej świątyni będziemy jak dzieci Boga, a nie Ben Cartyn z Łoża Lucypera. Noc ziemi, noc ziemi, noc ziemi, zaczynaj! Twojego buntu, cholernymi ideami, dla których kupujesz kasety i wydajesz pieniądze. Jeżeli to, co gramy, uważasz za dobre, jeśli to podnieca, pobudza emocje, tylko po to, byś miał energię do wyłączenia magnetofonu, to pierdol się, pieprzony hardcore fan. Nie chcemy, abyś tego słyszał. Nie gramy dla ciebie. Nasza muzyka jest gównowarta, jeżeli istnieje dla takich, którzy kolekcjonują nagrania i szukają nowych. Do twoich zbiorów wielkim, niezależnym punk rockiem. Oto twój bunt, miara stosunku do świata. Czyn, który ma złamać system. Oto twój bunt, kupuj naszą kasetę. Oto nasza rewolucja, wywołana wojna przeciw tobie. Przeciw konsumpcji nowych nagrań, nowych punkowych kafel. Już było i tak jest na rynkach na zachodzie. W USA, w Wielkiej Brytanii. Od lat scena co miesiąc przeżywa kapele. Najpierw odbywa, potem lansuje, potem odrzuca, bo już nie są świeże i odkrywcze. A potem dopierdala, gdy idą swoją drogą i odchodzą do wielkich koncertów. Amebic, DRI, Spaldor Tendencies. Już ich nie ma, ale są następni. Czas biegnie szybko i wymyślono nową zabawę. Przyszła moda na Stry Rage, potem na Hardline i karuzela z buntem toczy się dalej. Ile to może jeszcze trwać, gdy zobaczymy, że muzyka to nie walka? Że każdy bunt jest wtedy wiarygodny, jeżeli zmieni to, co wcześniej było niezmienialne. Tymczasem państwo nie próżnuje, potrafi twoić przymus, niewidzialną igłą zaszczepić swój system i teraz scena pilnuje się sama. Realnie nie stanowi żadnego zagrożenia. Kto się wychyla, robi coś innego, natychmiast jest jebany. W imię szczeniactwa idealistycznych mrzonek. Kiedy my jesteśmy w podziemiu, buntujemy się i zamykamy we własnym kręgu, nikt z nami nie ma problemu, nikt nas nie musi pilnować, sami robimy to najlepiej. A gdy przychodzi 1 maja, to w Gdańsku trzeba zrobić koncert popularnych zespołów, bo inaczej mało kto przyszedł na demonstrację. A państwo nie próżnuje, ulica Samolotowa w Warszawie, to znany adres. Budżet operacyjny Urzędu Ochrony Państwa wynosi 250 miliardów, policji tylko 60. Jak myślisz, na co idzie ta kasa? Scena jest instilowana, proste czynności trzymają w szachu wszelkie działania.
państwo nie potrzebuje większego wysiłku. I chęci zrobią to za policję, nawet bez pieniędzy. Partie prawie